Witam Państwa, Paweł Rakowski, Gazeta Polska VOD, Gazeta Polska Codziennie i Telewizja Republika. Jesteśmy na cmentarzu polskim w Barbir, to jest dzielnica muzułmańska w Bejrucie. Cmentarz został założony w 1946 roku na potrzeby Polaków, którzy przewędrowali do Libanu w ramach wyjścia armii Andersa ze Związku Sowieckiego. Cmentarz został założony dlatego, że Polacy, którzy tu zamieszkali, chcieli przebywać tylko i wyłącznie chwilowo i w wyniku decyzji jałtańskich nie mieli gdzie wrócić. Polska, którą uznali administracyjnie, jak i też politycznie, ideologicznie, przestała istnieć i pojawiło się pytanie, co dalej robić. Niektórzy z tych ludzi zostali, do 1950 roku mieli wsparcie, większość wyjechała. Jednak ci, którym się umarło na libańskiej ziemi, zasługują na pamięć, zasługują na opiekę, zasługują na jakieś wspomnienie. Tutaj na tym cmentarzu jest miejsce na polską flagę, którą z reguły łopocze dumnie w tej okolicy. Jednak widać, komu się spodobała i już jej nie ma. Takie są realia. Trzeba tutaj pracować i pomagać nad tym, żeby nasze miejsca polskiej pamięci rozrzucone na świecie były odpowiednio i godziwie reprezentowane i wspomagane.